Nazywam się Dominika Chylewska i urodziłam się w małym mieście. To jest takie 10-tysięczne miasto sępólnokrajeńskie. Tam też chodziłam do szkoły podstawowej, do gimnazjum, do liceum. I później wyjechałam na studia do Poznania. Do Poznania dlatego, że to było miejsce, gdzie tworzono lednice. Ja już wcześniej poznałam ojca Jana Górę. Tak naprawdę to będąc w gimnazjum, miałam wtedy 14 lat. Więc poznałam ojca Jana Górę na wakacjach. Byłam zafascynowana jego osobą, tym, jakie robi dzieło i też tym poznaniem Boga na lednicy. I w sumie dlatego wybrałam studia w Poznaniu. Nie wiem, czy to było odpowiedzialne, podobno należy się kierować przede wszystkim kierunkiem, ale ja znalazłam tutaj kierunek, który mnie interesował i ostatecznie zdecydowałam się na studia w języku angielskim. Myślałam, że to da mi świetne perspektywy, więc zaczęłam inżynierię zarządzania. Mój rodzinny dom był bardzo ciepły. Myślę, że mam ogromne szczęście. Takie szczęście, że nie pamiętam historii, oprócz, nie wiem, kłótni z moim bratem, to nie pamiętam historii takich, które sprawiłyby, że mi było ciężko, że mi było trudno. Moja rodzina od zawsze była rodziną wierzącą. Chodziliśmy co niedzielę do kościoła. Moja babcia uczyła mnie koronki do Miłosierdzia Bożego. Ja jeździłam na wieś na wakacje. Spędzałam tam wiele, wiele tygodni, biorąc udział w żniwach na przykład, co bardzo dobrze wspominam zawsze. Tą pracę, która dla wszystkich była ciężka, a dla mnie, dla dziewczyny, która przyjechała z małego miasteczka, to wszystkie te takie obowiązki gospodarstwa domowego na wsi, to była po prostu wielka atrakcja. Więc ja dobrze to wspominam. Dobrze wspominam to, jak moi rodzice wychowywali mnie też w wierze. I myślę, że miałam ogromne szczęście i ogromną łaskę, ale jednocześnie z perspektywy czasu widzę, że to jest często dla młodych ludzi duża pułapka. Bo kiedy młodzi ludzie są ludźmi wierzącymi i są w swoim domu rodzinnym, są w nim szczęśliwi, to często możemy zatrzymać się na tym, że to mi wystarcza. Że moja niedzielna msza mi wystarcza, ta modlitwa rano i wieczorem, ta, której uczył mnie mój tata, bo on akurat przychodził do nas i sprawdzał, dzieci, czy już się pomodliliście. Więc ten wieczorny i poranny pacierz, że to tak naprawdę wystarczy. Pamiętam, że przyjechałam na wakacje lednickie mając 14 lat i w ogóle nie wiedziałam, gdzie przyjechałam. Nie miałam zielonego pojęcia, że na lednicy odbywają się jakieś wielkie spotkania. I zaciągnęła mnie na te wakacje koleżanka. Stwierdziłam, że przyjadę na 5 dni, co szkodzi, przecież zobaczę, jak tam jest, poznam ludzi. No i przyjechałam na 10 dni, bo tak było wspaniale. Ojciec Jan Góra uczył nas przez pracę, uczył nas przez bardzo trudne lektury, bardzo trudne książki, trudne konferencje, z których ja tak naprawdę niewiele wynosiłam. Ale pojawiały się wieczorem takie momenty, kiedy razem z innymi ludźmi w moim wieku my szliśmy na przykład troszkę nielegalnie pod rybę. I tam siadaliśmy nocą, mimo że do 23 trzeba było być w ośrodku, to my wymykaliśmy się po cichu po to, żeby tam rozmawiać. Żeby trochę pograć, trochę się pobawić, trochę pośpiewać, ale też rozmawiać. I kiedy ja zaczęłam poznawać drugiego człowieka, tych ludzi, którzy też rozumieli, że codzienna msza święta jest potrzebna, że ta modlitwa poranna to nie musi być tylko krótki pacierz, ale też jutrznia. Kiedy ja zaczęłam to rozumieć i zaczęłam się z tymi ludźmi spotykać, to dopiero wtedy obudziła się we mnie taka potrzeba, żeby tą swoją wiarę rozwijać. Żeby to nie była tylko niedzielna wiara i ten mój pacierz, ale żeby zastanowić się nad tym, jak głębiej rozwijać moją relację z Panem Bogiem i moją relację z Jezusem. Przypominam sobie taki jeden moment w moim życiu, kiedy już miałam być bierzmowana i ja przygotowywałam się do tego bierzmowania. I u nas w kościele obowiązywały książeczki i trzeba było chodzić po podpisy. I ja chodziłam do kościoła zawsze, ale pamiętam wtedy, że moi rodzice bardzo nalegali, żebym ja chodziła codziennie na różaniec, codziennie podczas adwentu do kościoła. I ja w pewnym momencie bardzo się zbuntowałam. Powiedziałam, że ja jestem bardzo zmęczona, ja chodzę do szkoły i ja w ogóle nie mam czasu codziennie chodzić do kościoła. Moi rodzice bardzo nalegali, żebym jednak próbując się przygotować dobrze, to uczestniczyła w tych nabożeństwach. Z perspektywy czasu ja rozumiem i siebie, i ich tak naprawdę. Pamiętam, że ja wtedy poszłam do moich rodziców i powiedziałam, że w takim razie ja nie chcę być bierzmowana, bo ja nie jestem dojrzała, bo ja nie chcę chodzić codziennie do kościoła, bo ja nie daję rady codziennie chodzić do kościoła. I to był taki bardzo krótki kryzys, bo ja oczywiście wiedziałam, że ja chcę do tego sakramentu przystąpić, ale faktycznie zastanowiłam się, co dla mnie znaczy być przygotowaną. Czy to znaczy, że ja będę codziennie chodziła do kościoła i się modliła? Czy to jest może coś innego? I tak naprawdę czym to bierzmowanie dla mnie jest? Ja wtedy zrozumiałam, że ja robię to, co ludzie mi każą, robię to, czego mnie uczą rodzice, czego mnie uczą w szkole, ale gdzie jest ta moja wiara? Ja już wtedy troszkę pojawiałam się na lednicy, więc te moje wahania były tak naprawdę bardzo duże.
I to nie jest jakiś wielki kryzys w moim życiu wiary. Ja myślę, że dużo więcej jest takich małych kryzysów, które gdzieś tam z tygodnia na tydzień się pojawiają, kiedy ja w szale pracy, w szale takiego zaangażowania w wiele rzeczy, no bo ja mam i pracę, i studia, i lednice, i tego jest tak dużo, że bardzo łatwo jest tak naprawdę, mimo tego, że jestem we wspólnocie, to zapomnieć o Chrystusie i o tym, że tak naprawdę to nie tylko ta praca jest najważniejsza, ale to, żeby o Nim pamiętać i żeby Jego stawiać na pierwszym miejscu. I mi czasem wydaje się, że ja robię lednicę i tyle rzeczy z nią związanych, więc oczywiście Chrystus jest na pierwszym miejscu, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Nawet robiąc tą promocję, mówiąc w mediach o lednicy, to tak naprawdę, jeżeli ja sama nie skupię się na swojej własnej formacji, to na nic jest to całe opowiadanie o lednicy. Więc myślę, że to te kryzysy takie codzienne, oprócz tego jednego, które pojawiło się przed miażdżmowaniem, są najważniejsze i tak naprawdę codziennie trzeba pamiętać o tym, żeby gdzieś z Chrystusem być blisko. Ale faktycznie uważam to za wielką łaskę. Dlatego też nauczyłam się nie oceniać ludzi, którzy są niewierzący, bo uważam to za wielką łaskę, że w moim życiu Chrystus tak naprawdę był zawsze. Trochę mniej, trochę bardziej, ale ja po prostu miałam szczęście trafiania na świetny grunt. I ja też spotykam się z tym w środowiskach ludzi wierzących, że kiedy ktoś już jest niewierzący, jest ateistą albo źle mówi o Kościele, no to tych ludzi chciałoby się tak trochę odstawić na bok, no bo oni nie rozumieją, oni są niewierzący. Ja zrozumiałam, że myślę o nich w ten sposób, że oni nie mają łaski. Nie otrzymali tej łaski, która mi była dana. Być może to jest też lenistwo z ich strony, być może oni nie chcą spotkać Chrystusa, ale być może oni dopiero Go spotkają. I tak naprawdę bardzo mocno staram się ich nie oceniać, a może trochę też powiedzieć o tym, co ja myślę, o swoim świadectwie. Nawet jeżeli to nic nie da, to myślę, że to, żeby tych ludzi nie oceniać, jest bardzo ważne i dopiero to jest prawdziwie chrześcijańska postawa. Myślę, że to jest właśnie to pogłębianie wiary. To, że my w takich prostych, codziennych rzeczach zaczynamy po prostu ufać Chrystusowi. I nawet kiedy nie do końca Go rozumiemy, to być może modlimy się o to, żeby Go zrozumieć. Być może przyjmujemy to, czego On nas uczy, po to, żeby później to zrozumieć. Ja wierzę w to, że ja jestem niezdolna, żeby wszystkie tak naprawdę nauczania Kościoła i to, czego uczy nas Chrystus, zrozumieć dzisiaj i teraz. Ale wierzę w to, że ufając Chrystusowi i będąc przy Nim i modląc się bardzo o to, że ja kiedyś będę w stanie zrozumieć dużo więcej, a nawet jeśli nie, to może właśnie tak ma być. Pierwszy raz przyjechałam na duże spotkanie po tych moich pierwszych wakacjach, czyli w 2012 roku to było spotkanie Miłość Cię Znajdzie. I ja już znałam wtedy kilka dziewcząt z wakacji, więc one poprosiły mnie, żebym była takim koordynatorem grupy przewodników lednickich. I my mieliśmy proste zadania, musieliśmy zadbać o to, żeby księże dotarli z komunią do wszystkich pielgrzymów w sektorach i jakieś kilka małych zadań w ciągu spotkania. Rok później robiłam to samo, a 2 lata później przeczytałam u mojego znajomego kolegi Franka na Facebooku. On był wtedy albo rzecznikiem prasowym, albo w biurze prasowym, że potrzeba pomocy do biura prasowego. No ja sobie pomyślałam, że super sprawa, biuro prasowe to na pewno będzie coś fantastycznego. I oczywiście zgłosiłam się do pomocy. Przyjechałam na spotkanie, dotarłam do tego biura prasowego i Franek powiedział tylko: wsiadaj do samochodu, wszystko ci zaraz powiem. Dał mi banana, dał mi wodę i wywiózł mnie na drugi koniec pola, na trapez, czyli na parking dla autokarów. I powiedział, że moje zadanie będzie polegało na tym, żeby ustawiać autokary, które przyjeżdżają na spotkanie lednickie. Więc to było moje wymarzone biuro prasowe. Tego banana i wodę dał mi i powiedział, żebym wręczyła Józkowi. Józek był jego bratem, który siedzi już tam od rana. Na pewno jest głodny i spragniony, więc muszę mu to zanieść. No i ja wtedy zdałam sobie sprawę, czym jest służba na polach lednickich, że tak naprawdę ci, którzy grają pierwsze skrzypce, którzy stoją na bramie, którzy stoją na scenie, którzy są w biurze prasowym, mają wielkie szczęście, bo chociaż troszkę widzą tego, co się dzieje. A ludzie, którzy stoją na parkingach, na recepcjach, którzy dbają o ruch drogowy, to są ludzie, którzy przez całe spotkanie poświęcają to, nie wiedzą nic, nie słyszą nic. Ja po raz pierwszy prawie w ogóle nie słyszałam koronki, którą tak uwielbiałam. I wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest prawdziwa służba dla innych. Później przyszłam na studia do Poznania, trafiłam do grupy promocji. Wydaje mi się, że tutaj też odnalazłam trochę swoje powołanie, bo zaczęłam działać z mediami, zaczęłam organizować różne działania promocyjne, interesować się w ogóle tym, co znaczy marketing. Bo taki mały marketing my tutaj robimy na lednicy. I po 2 latach bycia najpierw po prostu w dziale promocji zaczęłam zajmować się patronami medialnymi, różnymi małymi eventami, robiłam coraz więcej. Już od 2 lat koordynuję promocję, jestem też rzecznikiem. I z całym tym naszym zespołem promocji dbamy o to, żeby
na krańce świata, trochę tak sobie mówimy, dotrzeć z zaproszeniem na Lednicę. Dzięki Lednicy też trafiłam do agencji reklamowej, w której teraz pracuję i jestem już tam prawie 2 lata. I okazuje się, że to jest coś, co tak naprawdę interesuje mnie w życiu. Tyle rzeczy ojciec Jan potrafił powiedzieć i nauczyć nas. I on miał taki charyzmat, że siedział i mówił o Chrystusie, więc dla mnie to była ciągła formacja. Kiedy ja sprzątałam i próbowałam z ojcem Janem trochę poukładać te jego książki, których wszędzie było dużo, trochę je posegregować, żeby część wywieźć na Lednicę, to nie dało się tego zrobić. Nie dało się tego zrobić, to trwało zawsze przez cały dzień. Książek potrafiliśmy posegregować maksymalnie 10, bo ojciec Jan przy każdej z nich się zatrzymywał, opowiadał, o czym jest, jaka nauka z niej płynie. I ja kiedyś nie do końca to rozumiałam, ja już naprawdę chciałam posprzątać i mieć święty spokój. Ja chciałam bardzo, żeby tam w oczku było po prostu czysto. Ojciec Jan rozumiał, że to nie jest najważniejsze, że to, czego on nas nauczy, to, co on nas powie, to jest dużo ważniejsze. On potrafił, pamiętam, siedziałam z nim sama i w ogóle nie rozmawialiśmy o związkach. Ojciec narysował mi kobietę, mężczyznę i narysował mi wspólnotę i powiedział, że kiedy ludzie są we wspólnocie, to łatwiej jest im razem spotkać się na swojej drodze i patrzeć razem na oblicze Chrystusa. I ja bardzo sobie to zapamiętałam i takich rzeczy było dużo. To, co bardzo zawsze sobie cenię, to, że wspólnota dała mi odwagę do mówienia o Bogu, do mówienia o Chrystusie. Ja byłam bardzo przekonana do tego, co myślę, ale bałam się oceny, bałam się tego, co ludzie sobie pomyślą. Bałam się tego, że być może oni nie będą potrafili mnie zrozumieć, że będę odrzucona, że będę jakimś takim wyjątkiem, no bo to nie jest takie pospolite, żeby należeć do wspólnoty, przynajmniej nie w moim środowisku. Już teraz tak, ale nie w tym środowisku szkolnym. No i to bycie we wspólnocie i zobaczenie, że jest więcej takich ludzi jak ja, którzy potrzebują bliskości z Bogiem i Chrystusa. I też takich wiele rozmów między nami, które się toczyły, po prostu mówienia sobie o tych wątpliwościach, o tym strachu, o tym lęku, to dało mi taką odwagę do tego, że ja zrozumiałam, że moje świadectwo może komuś pomóc. Że ja nie pomagam tylko sobie, mówiąc o Bogu, bo stawiam siebie w prawdzie i mam taką odwagę do tego, żeby mówić o tych wartościach, które są dla mnie ważne wszędzie w ten sam sposób, ale być może to też pomoże komuś, kto za kilka lat, może moje świadectwo wiary w Boga pomoże komuś zrozumieć, że to jest ważne i może chociaż takich efektów jakby nie widać od razu, chociażby się chciało. Może w ogóle ja nie potrzebuję tego, żeby ktoś się dzięki mnie nawracał. Może właśnie chodzi o to, że to ja się nawracam, mówiąc o Bogu w taki otwarty sposób. I tak naprawdę my często stawiamy sobie takie zadanie, no fajnie byłoby nawrócić tych wszystkich dookoła, ale jeżeli się nie da, to może właśnie nie o to chodzi. Najważniejsze, o czym ja ciągle myślę, to, że ta relacja z Bogiem jest taka, że nie da się jej wybudować i koniec, że to jest ciągłe budowanie, że ja tak naprawdę bardzo staram się w taki sztywny sposób budować tą wiarę, w taki sposób, że ja sobie narzucam i też bardzo tego potrzebuję, chodzenie na msze, czytanie jakiejś lektury, czytanie Pisma Świętego, bycie we wspólnocie. I później często zadaję sobie pytanie, czy to jest wystarczające i zawsze myślę, że nie. Zawsze myślę, że ja jeszcze za mało się modlę, że jeszcze tą modlitwę mogłabym odmówić i inną. I wtedy ja dopiero dojrzewam do tego, zdaję sobie sprawę, że to nie o to chodzi. Że ta nieustanna modlitwa to jest takie nieustanne dążenie do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem, też dla innych, żeby rozumieć to, co ksiądz mówi do mnie na kazaniu i przekładać trochę. Im jestem starsza, tym bardziej rozumiem, że ja mogę słyszeć tą samą Ewangelię 10 razy i za każdym razem jestem w stanie wynieść z niej coś innego. I myślę, że to jest to moje budowanie relacji z Bogiem, to, że ja staram się wsłuchiwać w Jego Słowo i chociaż nie zawsze od razu jest to proste, to jednak w jakiś sposób przenosić to, co słyszę, na swoje życie. I to jest piękna przygoda, to trzeba powiedzieć, że to jest piękna przygoda, bo przynosi owoce i kiedy po jakimś czasie ja rozumiem różne rzeczy i widzę, że faktycznie wsłuchując się w Słowo Boże, ja jestem w stanie więcej rozumieć i jest mi w życiu prościej, bo nie przejmuję się już tyloma rzeczami, nie myślę tak źle o innych i po prostu tak czuję, że staję się lepszym człowiekiem, to jest piękna przygoda budowania relacji z Bogiem. Są ludzie, którzy, i to też jest pułapka, którzy chodzą do kościoła bardzo często, bardzo dużo się modlą, troszkę łudząc się w ten sposób, że oni budują relacje z Bogiem, ale kiedy zapominają o drugim człowieku, zaniedbują swoje rodziny, zaniedbują swoich bliskich, zaniedbują swoich braci, siostry i po prostu całe swoje życie, pracę, zasłaniając się w ten sposób, że chodzą do kościoła i się modlą, to tak naprawdę nie budują swojej relacji z Bogiem. I to jest też bardzo ważne, że tak, codzienna msza, mam na myśli chodzenie na mszę w tygodniu, a nie tylko w niedzielę. I ja tego potrzebuję i staram się chodzić na mszę w tygodniu, ale oczywiście codziennie nie jestem w stanie, więc chodzę sobie kilka razy w tygodniu, czasem częściej, czasem rzadziej, ale po prostu rozumiem, że
że jakby ta tylko i wyłącznie niedzielna msza to nie jest wystarczające dla mnie i czuję już wartość w tym, żeby pójść do kościoła częściej, żeby opowiedzieć Panu Bogu trochę o moim życiu. I nie dlatego, że ktoś mi każe i że takie jest przekazanie kościelne, ale dlatego, że ja chcę spotkać się w kościele z Chrystusem. Dominika Chylewska, wierzę w Boga.